Cześć, witajcie. Jestem właśnie w trakcie przygotowań do mojego wakacyjnego urlopu rowerowego, na który ruszam za 2 dni. I jestem w trakcie przygotowywania oczywiście w całego ekwipunku, sprzętu i tak dalej. I postanowiłem wykorzystać okazję, żeby też zrobić krótki filmik z gatunku porad odnośnie tego, jaki według mnie podstawowy pakiet taki narzędziowo-naprawczy powinien mieć każdy rowerzysta wybierający się w dłuższą trasę. Pamiętajcie o tym, że nigdy nie możecie zakładać, że rower będzie przez cały czas sprawny. Zawsze będzie coś, co trzeba być może dokręcić, podregulować i tak dalej, ale przede wszystkim, tak z mojego doświadczenia, zawsze trzeba zakładać, że może nam się przytrafić przygoda jazdy na przykład w deszczu i konieczność przekonserwowania łańcucha, bo to jest podstawa, musimy o łańcuch dbać jednak, żeby nam posłużył przez te kilkaset kilometrów jazdy. Tak więc za chwilę pokażę wam to, co u mnie zawsze znajduje się na dnie sakwy, na wszelki wypadek, i opowiem co, dlaczego i jak. Ok, a więc po kolei. W moim zestawie narzędziowym znajduje się zawsze tego rodzaju mały klucz nastawny. Z tym można go regulować w pewnym zakresie tam przy dostępnych śrub rowerowych, więc on mi wystarcza do podregulowania wszelkiego rodzaju śrubek. Mam oczywiście to, co jest większość rowerzystów ma, czyli klasyczny taki zestaw narzędziowy, w którym są i śrubokręty płaskie, i śrubokręt krzyżowy, i podstawowe imbusy. Więc może was zdziwić, że mam też osobno tutaj zawsze kilka podstawowych rozmiarów kluczów imbusowych. Jednak z mojego doświadczenia wiem, że czasami jest trzeba większej siły, łatwiej jest dojść takim kluczem osobnym, więc dużo to nie waży i te podstawowe ze sobą zawsze wożę. Idźmy dalej. To jest taki przyrząd, który powinni mieć ci, którzy mają rowery z hamulcami tarczowymi. To jest taka blokada. Jeśli z jakiegoś powodu trzeba zdjąć koło rowerowe, to wciskamy to w miejsce tarczy. Dlatego, że jeśli niechcący zaciśniemy klamkę hamulca w czasie, gdy koło jest zdjęte, to wypchniemy sobie klocki hamulcowe z naszego układu hamulcowego i niestety potem jest bardzo ciężko to wszystko na nowo ustawić, wyregulować. To są oczywiście klasyka każdego wyprawowca, czyli trytytki albo opaski zaciskowe, które wiemy o co chodzi, zawsze pozwalają podratować się w różnego rodzaju sytuacjach. Słuchajcie, to jest ciekawostka, nie wiem czy ktoś to z was stosował czy ma, ja to mam. To jest dwustronny rzep zwijany, tak jak widzicie, czyli jedną stronę ma, nazwijmy, nie wiem, męską, drugą żeńską, można go sobie przyciąć nożyczkami i takim rzepem można podratować masę rzeczy. Jest to lepsze niż sznurek i czasami lepsze niż trytytka, i ja też bardzo często na przykład poprawiam mocowanie sakiew i temu podobnych rzeczy przy użyciu tego. Idziemy dalej. To jest szczotka i tego typu szczotka jest według mnie najfajniejszą rzeczą, jeśli chodzi o ratowanie łańcucha w podróży. To jest dość twarde włosie w tej szczotce tutaj mamy, więc ładnie można wyczyścić sobie łańcuch przed jego awaryjnym naoliwieniem. Następnie oczywiście oliwka. Olej do łańcucha, tu nie będę wam rekomendował, czy ma być ten, czy finish line, czy jakiś inny, każdy używa tego, co preferuje. Jedna z najważniejszych rzeczy oczywiście, dętka zapasowa, trzeba ją zawsze mieć, bo jeśli mam rower, padnie, przebijecie koło gdzieś w głębi lasu i tak dalej, to naprawdę może być kłopotliwe panie roweru bez powietrza, a w dodatku można w ten sposób uszkodzić oponę i koło. Oczywiście do tego, żeby wymienić oponę, łyżki. Jeśli ktoś pyta, czemu nie mam łatek, to dlatego, że mi się nie chce w lesie stać i marnować czasu na klejenie dętki. Wolę sobie tą dętkę naprawić później, a w trasie ratować się awaryjnie. I jeszcze takie dwie rzeczy, tutaj bardzo malutkie po ściśnięciu, rękawiczki lateksowe, takie na naprawdę bardzo brudnej pracy, i po prostu rękawiczki robocze, są zwinięte, dlatego tak to wygląda, które zawsze ratują mnie w sytuacjach gdzieś tam, jeżeli trzeba coś zrobić brudnego w trasie i nie ubabrać sobie rąk smarami. Być może ktoś pyta, zauważył, że wspominałem ten przyrząd. To jest mojej własnej roboty przyrządzik, którego nigdzie nie kupicie. Wygięty kawał druta, który pomaga mi wtedy, kiedy muszę zdjąć łańcuch. I pokażę to kiedyś w osobnym filmie. Ten przyrządzik pomaga mi po prostu przytrzymać przerzutkę tylną w takiej pozycji, żeby nie naciągała mi łańcucha i wtedy mogę z tym łańcuchem swobodniej pracować. Za chwilę pokażę jeszcze, jak wygląda taki pakiecik już gotowy, spakowany, przygotowany do rzucenia do sakwy na podróż. No i tak to wygląda. Taki mój gotowy pakiecik pod tytułem
Rower, wszystko zapakowane, worek zasuwany. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu mi to wszystko gdzieś, jeśli by mi się rozlała oliwa, to żeby mi nie przeszło to na ubrania, a poza tym no, są tu rzeczy, które pachną zawsze jakoś jakimiś smorami, benzyną i tak dalej. Zapomniałem oczywiście powiedzieć o tym, że wożę też zawsze ze sobą jakiś kawał z recyklingu, jakiejś szmaty, jakiejś starej skarpety czy czegoś takiego, czy można ewentualnie też coś przetrzeć w rowerze. No i tak z praktycznej strony uwaga, pewne rzeczy nie wędrują do sakwy, tylko są zawsze pod ręką, czyli te rękawiczki to mam zawsze gdzieś tam w sakwie pod, na kierownicy, żeby móc skorzystać w każdej chwili. Rzep też jest na mnie z mojej praktyki czymś, co musi być pod ręką, ten kluczyk również, no i te kluczyki. Ten mały pakiet idzie do sakwy na kierownicy, a to na samo dno, bo zakładam, że nie będę musiał z tego korzystać zbyt prędko, a jeśli już, to być może na postoju. To tyle, do następnych porady.